Karta anielska na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Zapraszam serdecznie magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Dorin Virtue. Zobaczymy dzisiaj, jaką kartę wylosuję. Na tym właśnie. O, już mi wypadła. Dziękuję. Syn. Wow. Taka karta. Zobaczcie, kochani. Jakie jest zdjęcie? Tutaj malutkie dziecko, motylek, patrzy na żabkę w jeziorku i widzi swoje odbicie w wodzie. Tutaj przygląda się żabce, piękny ogród, piękna przyroda. Tytuł tej karty jest Syn. Syn. Jeszcze tej karty nigdy nie wylosowałam, przyznam. Więc zobaczmy, kochani, co mówi ta karta. Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Ok, jeśli masz dziecko w dosłownym tego słowa znaczeniu, to jest ten syn pod dobrą opieką i może wyruszać w świat, poznawać świat, uczyć się tak ważnych rzeczy. Zobaczmy teraz. W książeczce Magiczne przesłanie od wróżek, co mówi sama autorka tej książki o tej właśnie karcie, o znaczeniu tej karty. Syn. Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Twoje pytanie jest związane z twoim synem lub mężczyzną, którego traktujesz jak syna. Być może martwisz się o niego lub odczuwasz potrzebę, by mu w jakiś sposób pomóc. Ta karta radzi ci zaufać intuicji i podjąć działania w tym kierunku. Wróżki chcą, byś wiedział, że twój syn jest bezpieczny, szczęśliwy i znajduje się pod dobrą opieką. Oddaj wszystkie troski w ich ręce. Wszystko dobrze się ułoży. Dodatkowe znaczenie tej karty. Oczekujesz dziecka płci męskiej lub wkrótce zaadoptujesz chłopca. Twoje życiowe cele wiążą się z pomaganiem dzieciom. Syn w niebie daje znać, że jest szczęśliwy i przesyła ci swoją miłość. Syn innej osoby potrzebuje teraz twojej pomocy. Troskliwie opiekujesz się zwierzęciem płci męskiej, które jest dla ciebie jak syn. Możesz otrzymać wiadomość od swoich rodziców lub też nowinę ich dotyczącą, jeśli jesteś mężczyzną. Takie znaczenie tej karty, przepraszam. Także wybierzcie sobie to znaczenie, które z Wami rezonuje, które jakby ma dla Was znaczenie. Kochani, to karta anielska. Zobaczmy teraz klucze anielskie. Klucze anielskie, które mają nam pomóc w rozwiązywaniu wszelakich problemów, dylematów. To takie karty z poradami, wskazówkami. Proszę o wskazówki na ten tydzień. Proszę o wskazówki na ten tydzień. Jeśli nie macie syna, chciałam powiedzieć, i nie opiekujecie się żadnym mężczyzną, tak jak sugeruje tej autorka, tej talii kart, to może po prostu jest to ogólnie do dziecka, że wasze dziecko, które macie, tak, którym się opiekujecie, jest w dobrych rękach, jest wszystko w porządku z tym dzieckiem. Może to dziecko się rozwijać dobrze, uczyć, poznawać nowe sprawy, odkrywać. Także przetransponujcie sobie to po prostu do dziecka ogólnie. Jeśli nie macie syna, na przykład tylko córkę, tak? To również ta karta znaczy,
lub mówi dzisiaj, że wszystko dobrze z Twoim dzieckiem i nie masz się tak zamartwiać, troszczyć, nadmiernie myśleć, tak, o szczęściu tego dziecka, ponieważ jest wszystko dobrze. Bądź otwarty na to, co nowe. Porada anielska. Druga wskazówka od aniołów. Bądź dobry dla siebie samego. Czyli rozpieszczaj siebie sam, jeśli nie masz partnera, który by to robił. Wzbogacasz życie swoją osobą. Czyli jesteś wspaniałą osobą, która jest ważna i wzbogaca życie. Też innym przyjaciołom, otoczeniu. Takie karty anielskie na ten tydzień, kochani. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pamiętajcie, by się nie zamartwiać swoimi dziećmi, by nie być nadopiekuńczą. I bądźcie otwarte na wszystko, co nowe. Rozpieszczajcie się, bądźcie dobry dla samej siebie i pamiętajcie, że jesteście kimś wyjątkowym i Wy wzbogacacie życie własną osobą. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.